Witam, witam. Zaczynamy Forza Horizon. Wow. Kurde, ale tym to spokojnie zrobimy. Ten to jest wariat pierdzielony. Bugatti, a co? Nie dość, że Bugatti Drift, to jeszcze na szutrze. No kurde, 46. Ale lipa, znaczy udało się, tak, 3 gwiazdki są, ale no nie jestem zadowolony z tego przejazdu w ogóle. No co, gdzie jeszcze tam podriftujemy tym Bugatti? Jak tam Astonek? Dziękuję bardzo. Kiedy PS4? Widziałem, że unboxing bardzo się wszystkim podobał. Bardzo dużo wyświetleń miał. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Aczkolwiek, no, to było tylko, wiecie, postawiłem kamerkę i wyciągnąłem konsolę z pudełka. W pudełku też nie było nic fantastycznego. Po prostu konsola i pad. Myślałem, że będzie chociaż podstawka też, nie? A tutaj nic. Muszę się trochę bardziej postarać tutaj. Ale i tak, jestem zadowolony z tego zakupu. Na pewno fajny sprzęcik i już to mówiłem zresztą na ostatnim live'ie, że no moim zdaniem jest lepiej wykonany niż Xbox, chociaż nie miałem Xboxa One S, tak, w rękach, więc też nie jestem pewny, jakby wyglądał ten S. Okej, teraz będzie chyba 101 metrów. Bardzo dobrze. I powinniśmy ten Forza Tron teraz zaliczyć i samochód powinien... Tak. Samochód jest odblokowany. Ukończ wyścig w Kobrze, by zdobyć 25 tysięcy punktów doświadczenia. W cieniu węża. Kobra. I teraz możemy się wspierać. Spierać, a nie wspierać. Możemy się wspierać. Co to jest? Kobra. 5 trików udanej ucieczki. Udana ucieczka, to jest tak, kurczę, lakoniczne, to trzeba jeszcze odgadnąć, co to jest. No dobrze, wyścig z kobrą. Ja mam tutaj jedną kobrę. Przecież o to chodzi, nie? Żebyśmy razem sobie śmigali te... Wow, wyścigi. Ale zauważyłem, że tu botów nie mamy. Tylko my się ścigamy, ludzki. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Ale źle zjechałem, o Boże! Teraz idzie. Ładnie się rozpędziła kobra moja. No to jest właśnie te Forza Trony są takie dziwne. Nie wiadomo dokładnie, o co chodzi, nie? Tak jak widzieliście na 2 odcinki wstecz, jak miałem problem z Forza Tronem. Kurde, nie wiedziałem, jak to zrobić. A tam źle było przetłumaczone i dopiero na live'ach, jak sobie razem graliśmy, to dopiero z wami doszedłem do wniosku, o co biega. Wow. No ciężkie to auto jest. 8 milionów kosztuje, ale żeby je zrobić, to jest ciężka sprawa. Można, oczywiście, że można, tylko no trzeba troszeczkę posiedzieć przy tym aucie. Wow! Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ten dyferencjał jest dalej zablokowany. Jest za dużo mocy w tym wozie. Kogoś tu ganiam? Niemożliwe. Wiesz, ja mam... Jakieś Subaru wyprzedziłem, ale... Wydaje mi się, że... Miałem farta chyba trochę, bo tutaj... No 340 poleciałem, tak? Na tym tuningu. Myślę, że nie ma więcej co pchać tutaj w tą kobrę. Już w miarę jakoś tam po tych zakrętach, z tych zakrętów da się wyjść, ale to jeszcze nie jest to. No i właśnie dlatego lubię live'y, bo
na odcinkach to nigdy nie wiadomo, tak? A was tutaj jest parę setek, więc zawsze można sobie od kogoś się czegoś dowiedzieć, prawda? Damian, niekoniecznie trzeba kupować nowy komputer. Można grać na niższych ustawieniach i w 30 FPS-ach. Tylko, że jeśli nawet będziecie chcieli odpalić Forzę w 30 FPS-ach, na niskich ustawieniach, to będziecie musieli mieć komputer droższy niż taki, jaki za taką cenę byście musieli na przykład kupić, mogli kupić konsolę na Allegro używaną, tak? To się wam bardziej opłaca niż kupowanie komputera i części do niego. Z tym, że Forza w sumie i na konsolę i na PC jest w takiej samej cenie, więc to nie ma zupełnie różnicy. Moim zdaniem bardziej opłaca się kupić konsolę do Forzy Horizon. Ja na konsoli bardzo fajnie grałem, bardzo fajnie mi się grało na konsoli i gdybym nie prowadził YouTube'a, gdybym nie prowadził kanału na YouTubie, to dla mnie by nie było sensu, mówię wam, kupować komputera tak specjalnie dla Forzy, żeby grać sobie w tych 60 FPS-ach. Bardzo fajnie mi się grało na tym, na konsoli. I tak samo podoba mi się koncepcja konsoli. Jak zawsze byłem przeciwnikiem konsol, tak mówię wam, tyle problemów miałem na PC-cie z różnymi grami. Tyle razy się borykałem z różnymi rzeczami, jeśli chodzi o te gry, że jak włączam cokolwiek na konsoli, mam wszystko dostępne pod ręką, no to cieszę się jak dziecko, tak? Bo nie muszę się martwić, czy to mi pójdzie, czy mi to nie pójdzie, będzie działać i już, tak? A w dodatku jest bardzo łatwy dostęp do tego, mamy bezprzewodowego pada od razu, już na starcie, nie musimy kupować jakiegoś specjalnego sprzętu, żeby sobie grać na naprawdę przyzwoitym poziomie, zgadza się? No ale komputery też oczywiście mają swoje zalety, no jak wszystko, nie? Z tym, że trzeba zawsze kupować to, co nam jest potrzebne, no, to co my uważamy, że dla nas będzie spełniać nasze wymagania, prawda? Jak ktoś, nie mogę wam powiedzieć na przykład każdemu z was, że konsola jest lepsza, albo PC jest lepszy, bo dla każdego z was co innego będzie lepsze. Dla jednego będzie lepszy PC, dla drugiego będzie lepsza konsola, no. Ten Cyclone jest zajebisty, jego można świetnie zrobić. Ja go mam w klasie A teraz, a to jest cholerny wariat. Patrzcie, jak można nim fantastycznie drifty robić. Możemy nim w sumie trochę podriftować po tym wyścigu. Nie miałem w zamyśle nim robić tego wyzwania driftowego na te triki, ale zobaczcie, co on odpierdziela, nie? I to jest, mówię wam, to jest klasa A, tak? Ten samochód w ogóle nie ma przyczepności, a ja go właśnie takiego chciałem zrobić, takiego wariata jednego chciałem mieć. Czy można robić Forza Tron offline? Jak najbardziej, nie musisz tego robić online, tylko ja sobie teraz robię dlatego, że no gramy razem, tak? Gramy na live. Za moment przeczytam donating, tylko ukończymy ten wyścig. A ja chyba wezmę mój ulubiony samochód do driftowania. Internety już u mnie padają przez te burze. No, u mnie też właśnie jest lipa z tymi burzami, jest lipa. U mnie z kolei przerywa prąd. Na razie internet mam, ale no, zobaczymy jak będzie dalej. Okej, może ja zmienię furę. Spróbujemy podliftować czymś innym. Tu mam parę takich driftowozów. No dobra, czy to się zaliczyło? Ja myślę, że nie, że coś tutaj za słabo driftu... O, zaliczyło się, okej. Czyli mam losowania już dostępne. Wejdźmy sobie w postęp w takim razie. I mamy trzy losowania. Pierwszy hurakan do wygrania, zobaczymy. Tuninguj samochód, który wylosujemy, tak? Okej. W takim razie losujemy, dopóki nie wylosujemy jakiegoś auta. Dobra? Tak, to jest jak peak angle, dokładnie. O! Czyli Lotusa Evora już losujemy, znaczy tuningujemy. Nie jeździłem tym jeszcze, no spróbujemy, zobaczymy co to będzie. Fajnie brzmi nawet ta Evorka, podoba mi się.
Muszę chyba, wiecie co, muszę zaktualizować sterowniki do karty graficznej, bo widziałem, że tam jakaś nowa aktualizacja jest. Forza jest strasznie wrażliwa na te niezaktualizowane sterowniki. Strasznie potrafią te FPS-y spadać, aczkolwiek nie wiem, no czasami gorzej ten komputer chodzi w tej Fordzie, czasami lepiej, więc to jest właśnie komputer, nie? Na konsoli nigdy w życiu byście nie mieli takich problemów, tak? Zawsze gra chodzi tak, jak ma chodzić. Oczywiście nie może w takiej jakości i w tylu FPS-ach, no ale jednak. Nie masz tego problemu, nie masz tego stresu, że nagle coś ci będzie tam przerywać, prawda? I to podejrzewam, że jest te 60 FPS-ów, tylko jakieś inne spadki płynności albo synchronizacji obrazu z monitorem. Nie ma pojęcia, no. Tak, po prostu są jakieś zgrzyty w tym miejscu. Dobrze pojechałem? Chyba tak, mam nadzieję. Jeszcze tam się uda podgonić, spokojnie. Ten wyścig jest naprawdę bardzo długi. Także nie ma się co poddawać, spokojnie. Jeszcze będzie moment, gdzie będzie można się wykazać. Okej. No to też kwestia przyzwyczajenia się do samochodu, ja go dopiero co kupiłem, nie? Ale tutaj też za bardzo nie ma się co przyzwyczajać, bo auto jest naprawdę świetne do jazdy w Forzie. I pewnie poza Forzą także, ale na razie poza moim zasięgiem. Ach, kurde! Miałem wziąć na tego Goliata samochód z podwójną ilością punktów. Wow, z premią do kredytu, no. Kurde. I bym dostał dwa razy więcej kredytów wtedy. Cholera, no nic. Trudno. Może będzie później wersja P1 Horizon Edition. To też sobie kupię, albo zdobędę, żeby mieć jakieś tam bonusy. Aby było do kredytów akurat. Dobrze, i gonimy tam. 400 km na godzinę, jak pamiętamy, ale bieg już mi się zaczyna kończyć przy 380. Teraz jest tak długa prosta, że mogę nawet zerkać na czas. No to super wygląda. No, na full gazie jadę. To jest tylko jedyna prosta, gdzie nam się tak naprawdę przyda te 400 km na godzinę. Pamiętaj, że 10 km na godzinę mniej ratuje życie. O kurczę, oni już ukończyli. No to zobaczymy, czy ja dostanę swoje punkty, jak nie ukończę wyścigu na czas. Zobaczymy, jakie klasy były z przodu. Podejrzewam, że jedna S2 była w czołówce. No, zaraz zobaczymy, co się stało. A to jest tak na marginesie moja pojedynka, żółta. Tak, wolałbym pomarańczową, a jest to świetny model, naprawdę. Nie, zobaczcie, co? Trzecia pozycja? Przecież tam było ich chyba ze trzech, ale kogoś chyba musiał wywalić, wiecie? Wow, czysta jazda, 42, no właśnie, nie poszło. 27 tysięcy punktów umiejętności, punktów doświadczenia za umiejętności, kozak. No nic, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym streamie. Za półtorej godzinki, niecałe nawet półtorej godzinki, zaczynamy kolejnego streama z GTA Online. Ja sobie chwilę odpocznę i zapraszam was na kolejny stream. Trzymajcie się, heja!